13 czerwca tłumy żałobników odprowadziły zmarłą 9 czerwca Marzenę Kipiel-Sztukę na miejsce jej wiecznego spoczynku. Serialowa Halinka ze Świata według Kiepskich jeszcze za życia zaplanowała swój pogrzeb, a żałobnicy uszanowali jej ostatnią wolę. Zobacz zdjęcia z pogrzebu Marzeny Kipiel-Sztuki, spis treści, nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka. Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki, kim była Marzena Kipiel-Sztuka, nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka. Marzena Kipiel-Sztuka zmarła rano 9 czerwca 2024 roku w wieku 58 lat, co pogrążyło w żałobie fanów znanej z roli Halinki Kiepskiej z sitcomu Świat według Kiepskich, aktorki. Dla wielu w pierwszych chwilach doniesienia jawiły się jak kiepski i podły żart. Niestety, smutne doniesienia, które przekazała Renata Pałys, wieloletnia przyjaciółka aktorki i koleżanka z produkcji, w której wcielała się w postać paździerchowej, okazały się jak najbardziej prawdziwe. Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Na 13 czerwca 2024 roku zaplanowano pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 13 czerwca 2024 roku w kaplicy cmentarnej przy ul. Wrocławskiej w Legnicy o godzinie 13:15, po czym nastąpi odprowadzenie do miejsca spoczynku, zapowiadano nekrologu w opublikowanym w mediach społecznościowych przez agencję, która reprezentowała aktorkę. Fani poznali również ostatnią wolę zmarłej. W dniu pogrzebu odbędzie się zbiórka na wałbrzyskie hospicjum, w którym przebywała. Życzeniem Marzeny były kolorowe kwiaty, nie wieńce. Przyjdźmy na kolorowo, nie w czerni, zwrócono się do żałobników. Aktorka jeszcze za życia określiła, jak ma wyglądać i brzmieć jej pogrzeb. Jak donoszą media, z głośników popłynęła wybrana przez nią muzyka, jej ukochany Gershwin i przepiękna piosenka o miłości, Embraceable You. Jak widać, ostatnie życzenie Marzeny Kipiel-Sztuki zostało uszanowane, cmentarz mienił się feerią barw. Zobacz zdjęcia z pogrzebu Marzeny Kipiel-Sztuki, kim była Marzena Kipiel-Sztuka. Marzena Kipiel-Sztuka zdobyła ogólnokrajową rozpoznawalność i popularność za sprawą roli Halinki Kiepskiej w niedawno zakończonym sitcomie Świat według Kiepskich. W produkcji, która zadebiutowała na antenie telewizji Polsat 16 marca 1999 roku i której z początku nikt nie wróżył jej sukcesu, była emitowana przez prawie 23 lata. Perypetie mieszkańców kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3/4 na stałe zapisały się w ramy historii polskiej telewizji. Aktorka była z nią związana od samego początku. W rolę jej sąsiadki, Heleny Paździoch, wcielała się Renata Pałys. Kobiety przez ponad 20 lat łączyła praca i przyjaźń.